Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak można uzyskać wartość krytyczną z rozkładu normalnego, posiadając poziom istotności wyłącznie. Jeżeli w tym momencie najczęstszym poziomem istotności, który używamy jest 0,005, to w tym momencie tutaj w takich tak zapisanych tablicach, które mówią dokładnie, że to nie jest dystrybuanta, a od razu wartości krytyczne rozkładu normalnego, tu mamy części e, dziesiętne e, tego poziomu istotności, a tutaj części setne. Jeżeli w tym momencie wezmę od zera e, części dziesiętnych i 0,5 e, to na przecięciu kolumny, gdzie było 500 i 0 części dziesiętnych, mamy normalnie naszą potrzebną, Najczęściej używano wartość krytyczną przy 5%, czyli 1,96. Najczęściej nie korzystamy z tak wysokich prawdopodobieństw jak 0,8, 0, nawet 0,2. To są bardzo wysokie. Najczęściej się korzysta z pierwszego wiersza ewentualnie z drugiego, gdyż e, najczęstszym oprócz 5% poziomem istotności wykorzystywanym przy przedziałach ufności lub testach jest 0,1 jako poziom istotności alfa. Dlatego wówczas z wiersza, gdzie jest oznakowane 0,1 jako część e, dziesiętna i 0,0 jako część setna na przecięciu mamy wartość krytyczną z rozkładu normalnego 1,645. Ta wartość jest naszą wartością krytyczną, więc najczęściej używamy przy 0,1. 1 czyli przy 10%, czyli tutaj na przecięciu używamy przy 5%. Czasem weryfikacja lub budowa przedziałów ufności jest przy 2%. I tutaj na przecięciu mamy tę wartość. Najlepiej by było spisać sobie taką tutaj e, ściągawkę, czyli wersję e, skróconą tych naszych e, wartości krytycznych dla najczęściej używanych poziomów istotności. Tu jest poziom istotności i w zależności od niego mamy w tym momencie wartość krytyczną. Jeżeli potrzebujecie, zapraszam Was do oglądania w tym momencie innych e, sposobów szukania wartości krytycznych, czy to do przedziałów ufności, czy do testów. Jeżeli lubicie ten film, to go lajkujcie, komentujcie. Wszystko jest posegregowane, cała ta udostępniona przeze mnie wiedza w playlisty. Także zapraszam do nauki, a jeżeli macie problem z zadaniami, możecie mailować do mnie na adres tutaj wyżej podany lub wchodząc na stronę internetową, która jest podana tutaj powyżej, czyli zadaniamyśnikprojekty.pl